Dziękujemy za dzisiaj. Robert Karpowicz i Jacek Tomkowicz. Jest już prawie 18, czas na fakty w RMF FM. A na fakty zapraszamy w imieniu Ewy Kwaśny i Michała Zielińskiego. Nie ma fundamentalnych różnic między Niemcami i Polską w kwestii relacji transatlantyckich, przyszłości Unii i konfliktu na Ukrainie. Mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski po spotkaniu Angeli Merkel z prezydentem Andrzejem Dudą. Zamieszki na przedmieściach Paryża po brutalnej akcji policji. Za chwilę też popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem jest były ambasador w Berlinie Janusz Reiter. Kanclerz Angela Merkel właśnie teraz powinna rozpoczynać spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. A wcześniej rozmawiała kolejno z premier Beatą Szydło, liderami opozycji, szefami PO i PSL i prezydentem Andrzejem Dudą. Nasz reporter Grzegorz Kwolek był na konferencji prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego. Grzegorz, co było głównym tematem rozmów z prezydentem? Trudna sytuacja na Ukrainie. Oba kraje mają podobną diagnozę sytuacji, mieli ocenić Andrzej Duda i Angela Merkel. Nie może być zgody na trwałe usankcjonowanie agresji wobec suwerennego państwa, że nie może być zgody na to, żeby sytuacja przeszła do poziomu normalnych kontaktów business as usual. Politycy rozmawiali też o tym, jak zachować trwałość więzi z Waszyngtonem po zmianie władzy w Stanach Zjednoczonych i co powinna zrobić Unia Europejska, żeby odzyskać zaufanie obywateli. Duża część rozmowy, ponad pół godziny, odbyła się tylko w cztery oczy. 26 osób zatrzymano na przedmieściach Paryża, gdzie trzecią noc z rzędu trwały zamieszki przeciwko brutalnej akcji policji, podczas której jeden z zatrzymanych został brutalnie zgwałcony pałką przez policjanta. Protestujący podpalili kilkanaście samochodów, a także uszkodzili radiowozy. Policja w odpowiedzi użyła broni, oddając strzały ostrzegawcze w powietrze. Jednemu policjantowi postawiono zarzut gwałtu, a trzem pozostałym funkcjonariuszom udziału w zbiorowym pobiciu. Wszyscy czterej zostali zawieszeni w obowiązkach. Dochodzenie trwa. Uwaga, wybierający się do stolicy Niemiec samolotem od 5 rano do 11 potrwać ma strajk w portach Tegel i Schönefeld. Pracownicy obsługi podróżnych i bagażu żądają podwyżki z 11 do 12 euro za godzinę. Prawie 1,5 tysiąca euro mogą zarobić rosyjscy najemnicy w Afganistanie. Właśnie rozpoczęto ich werbunek. Od wielu lat mówi się nieoficjalnie o prywatnych armiach finansowanych przez Kreml, przypomina nasz korespondent w Moskwie, Przemysław Marzec. Przemku, jak wygląda oferta dla zainteresowanych wyjazdem? Ogłoszenia werbowników pojawiły się w popularnych w Rosji portalach społecznościowych pod hasłem popracować na rzecz ojczyzny i o przygodach w gorących krajach. Zgłaszający się nie mogą mieć długów i nie mogą być karani. Muszą także przejść przeszkolenie w bazie Molchino w kraju krasnodarskim. Dwa lata temu w Rosji zmieniono prawo i teraz najemników można wysyłać w dowolny punkt na mapie świata. Następny czas zatem na popołudniową rozmowę w RMF FM. W studiu czekają Marcin Zaborski i jego gość. Witamy. Dobry wieczór. Były ambasador Polski w Berlinie i Waszyngtonie, Janusz Reiter, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Witam, panie ambasadorze. Angela Merkel wciąż w Warszawie. Krótka, ale bardzo intensywna wizyta. Kto ma dzisiaj więcej do ugrania na tej wizycie, właśnie Polska czy Niemcy? Jedni i drudzy. I to naprawdę nie jest odpowiedź dyplomatyczna czy wymijająca. To co chodzi mają do ugrania Polacy? Chodzi o to, że moim zdaniem nie ma w Europie dwóch krajów, których losy są tak bardzo, których przyszłość jest tak bardzo zależna od przyszłości Europy i przyszłości świata zachodniego. Przyszłość Europy stoi pod znakiem zapytania. Przyszłość świata zachodniego z udziałem Ameryki stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli Polska i Niemcy są na siebie skazani jako sąsiedzi w tej sytuacji. Jeżeli te dwie wspólnoty się rozsypią, to rozsypią się właściwie podstawy całego naszego porządku, w którym Niemcy doszły do dobrobytu i bezpieczeństwa w ostatnich 70-60 latach i w których Polska doszła do dobrobytu względnego, ale też do poczucia bezpieczeństwa w ostatnich 25 czy tam 20 latach. Także to są dla obu krajów sprawy zasadnicze. I po jednej i po drugiej stronie granicy politycy to wiedzą od zawsze, czy teraz nagle to zrozumieli z powodu tego, co się dzieje w Europie i na świecie? No, wtedy, kiedy rzeczy dzieją się tak siłą rozpędu, to się nie myśli o tym. Takie okazje do tego, żeby to sobie uświadomić, jest wtedy, kiedy jest kryzys. W tej chwili jest kryzys taki, jakiego nie było od dawna, jakiego się nikt nie pamięta, kryzys świata zachodniego. I to powoduje, na razie to powoduje uczucie lęku, niepewności albo nawet paniki. Z tego jeszcze nie wynikła żadna jasna i do dodatku wspólna koncepcja czy jakaś myśl,
jak ten świat zachodni, w tym zwłaszcza jak Unia Europejska, mogłaby i miałaby wyglądać w przyszłości. Ale o tym dzisiaj właśnie się toczą rozmowy i Warszawa ma w tym ważną rolę do odegrania. I jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, to toczą się właśnie teraz rozmowy Angeli Merkel z Jarosławem Kaczyńskim. Jeszcze przed przylotem Angeli Merkel do Warszawy właśnie ten element, ten moment wizyty był chyba jednym z najczęściej komentowanych. Dla pana ta rozmowa w kalendarzu kanclerz Niemiec jest oczywista? Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim? Ona protokolarnie nie jest oczywista, ale ona politycznie jest zrozumiała i konieczna. I najważniejsza wśród tych wszystkich, które się dzisiaj odbywają? Znowu, protokolarnie nie, politycznie, no to chyba każdy potrafi to w Polsce sobie sam wyjaśnić. Jarosław Kaczyński mówi, z polskiego punktu widzenia najlepsze byłoby zwycięstwo Angeli Merkel w tegorocznych wyborach w Niemczech. Zresztą już kilka miesięcy temu tak mówił. Ktoś, kto pamięta mniej życzliwe wypowiedzi pod adresem Angeli Merkel ze strony prezesa PiS-u, zapyta, skąd ten przypływ nagłych, pozytywnych, ciepłych uczuć pod adresem Angeli Merkel? Angela Merkel zdobyła ogromne zaufanie. To jest jej zresztą największy atut. To jest osoba, która potrafi wzbudzić zaufanie. Ona ma też jedną cechę, która bardzo jej pomaga w kontaktach zewnętrznych. Każdy, kto patrzy na przywódcę czy przywódczynię Niemiec, wie doskonale, jaką potęgę ta osoba reprezentuje. I ta osoba swoim zachowaniem nie może o tym dodatkowo przypominać. Otóż Angela Merkel raczej pozwala zapomnieć o tym, że ona reprezentuje najsilniejszy, najpotężniejszy kraj Europy, niż by o tym miała przypominać. Ale myśli pan, że ważne. Jarosław Kaczyński nagle zdobył ogromne zaufanie do Angeli Merkel? Czy to może jest raczej taka wizja małżeństwa z rozsądku, bo na horyzoncie pojawił się ten trzeci, którego byśmy być może nie chcieli. Czy pozwoli pan, że nie będę występował w roli egzegety polskich polityków? To nie jest moja rola. Mnie nie interesują motywy, dla których politycy prowadzą dialog, dla których dochodzą do porozumienia. Jeżeli dochodzą do porozumienia, mnie interesuje, czy potrafią dojść do porozumienia. Z jakich powodów, to jest dla mnie rzecz zupełnie drugorzędna. To mamy rozmowy, mamy szukanie porozumienia, między innymi w tych rozmowach pomiędzy Beatą Szydło a Angelą Merkel. I po tym spotkaniu niemiecka kanclerz mówiła o relacjach między Polską a Komisją Wenecką i Polską i Komisją Europejską. I tu padło bardzo dyplomatyczne, stwierdzenie, brzmiące tak. Angela Merkel mówi, wiemy, jak ważne są pluralistyczne społeczeństwa, niezależne media i wymiar sprawiedliwości, ponieważ tego wcześniej nie było i dlatego ucieszyłam się bardzo, że Polska zamierza odpowiedzieć na pytania Komisji Weneckiej i Komisji Europejskiej. Wyobraża pan sobie, że Angela Merkel napominała w tej sprawie polski rząd, czy po prostu dopytywała o te sprawy? Ja tam nie byłem. To, co się liczy, to jest to, jak Angela Merkel sformułowała to pytanie publicznie. No właśnie. I zrobiła jako dyplomata pan to odczytuje w jaki sposób? Zrobiła to w sposób, który jest zgodny z dotychczasową polityką Niemiec, a mianowicie taką, żeby nie wnosić do polemiki pomiędzy Polską a Brukselą własnych niemieckich akcentów. I ja uważam, że to jest słuszna polityka. Taka polityka samoograniczania się, ponieważ wszelka krytyka ostrzej wyrażana ze strony Berlina dałaby skutki odwrotne do zamierzonych. Angela Merkel rozmawiała już z prezydentem Dudą i tu poprosiła o spotkanie w cztery oczy. Jak odczytuje pan tę właśnie prośbę? Tak bywa dosyć często. To nie jest coś nadzwyczajnego. U nas jednak często się pewnie nie zdarzało, bo nie każdy mógł sobie na takie spotkanie pozwolić, jeśli chodzi o polskich polityków do tej pory. Cztery oczy to nie zawsze znaczy bez tłumacza, bo oczy tłumacza się nie liczą. Bez tłumacza. W tym przypadku być może było bez tłumacza, ale taka praktyka rozmowy w cztery oczy nie jest niczym nadzwyczajnym. Ona służy do tego, żeby powiedzieć coś, co większy, żeby przekazać coś, co powinno być jednak bardziej osobiście skierowane do danej osoby, a co w związku z tym nie powinno być przedmiotem rozmowy w szerszym, nawet jeżeli to grono nie jest bardzo szerokie. I po tej rozmowie Merkel-Duda słyszymy, że nie ma fundamentalnych różnic między Polską a Niemcami. Kiedy pan patrzy na te relacje polsko-niemieckie, to widzi pan tam jakiś szczególny punkt zapalny?
Ja nie widzę punktów zapalnych, ja nie widzę jakichś fundamentalnych różnic interesów. Ja widzę wiele zbieżnych interesów, chociaż widzę też odmienne poglądy. Nord Stream 2, czyli tak. Relacje niemiecko-rosyjskie tak. Gospodarcze. Ale widzę znacznie więcej punktów stycznych niż punktów rozbieżnych. To jest zresztą zupełnie normalna rzecz w stosunkach między dwoma państwami, że mają też rozbieżne interesy. Ja się cieszę zawsze z tego, jeżeli obie strony, czyli Polska i Niemcy, sobie uświadamiają, że wzajemnie siebie potrzebują. Ja się cieszę głównie ze względu na Polskę, ponieważ ja uważam, że stan wrogości wobec Niemiec szkodziłby Polsce. Po pierwsze dlatego, że on by nas pozbawił naszego najważniejszego partnera w Europie, a po drugie dlatego, że on by nas odsunął od całej Unii Europejskiej. Z tych powodów dwóch ja uważam, że należy popierać wszystko, co może te dwa kraje przybliżyć, co nie znaczy, że należy pomijać sprawy sporne, sprawy, gdzie mamy odmienne poglądy albo interesy. Zawsze przy takich okazjach zastanawiam się, ile w takich wizytach jest realnej polityki, a ile rytuału i politycznego teatru. To już jest bardziej realnej polityki niż ta nie może być. Tutaj elementy protokolarne są zupełnie ograniczone do minimum. Tu chodzi o sprawy naprawdę ważne. Ale nie jest tak, że wcześniej ambasadorowie, dyplomaci to wszystko uzgadniają, a to jest już tylko coś, co domyka etap ważnej pracy wcześniej. Tu chodzi o sprawy tak ważne, że one mogą być omawiane i na tyle ważne, że postęp w rozwiązywaniu tych spraw może być osiągnięty tylko na najwyższym poziomie politycznym. Ambasador Janusz Reiter jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Zapraszam. Ambasador Janusz Reiter z Centrum Stosunków Międzynarodowych jest naszym gościem. Panie ambasadorze, przed rokiem Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych, mówił w swoim dorocznym exposé, zapowiadając te najważniejsze cele i priorytety rządu, tak, Polska będzie kontynuować przyjazne relacje z Niemcami, ale jednocześnie zapowiadał, to też dobra okazja do małego remanentu spraw sąsiedzkich. Dostrzega pan ten remanent w ostatnich kilkunastu miesiącach? Czy ja nie wiedziałem, co to znaczy i przyznam, że nadal nie wiem. Natomiast oczywiście nigdy nie jest tak, że można powiedzieć, że stosunki między dwoma państwami są tak świetne, że tam już niczego nie można poprawić, zmienić. Poza tym tak wiele się w Europie zmienia, że nie sposób, aby stosunki polsko-niemieckie były czymś takim niepodlegającym zmianom. Ważne jest to, czy dążenie do tej zmiany jest dążeniem do tego, żeby zrobić z nich dobry użytek dla obu państw, a także dla Europy. Polska, wbrew temu, co wielu Polaków myśli, ma większy wpływ na Europę, niż właśnie my to sami często myślimy. My jesteśmy, również ma wpływ na sytuację niemiecką, na poglądy niemieckie. Polska, umiejętnie rozgrywając swoje interesy, wykorzystując swój potencjał, może wpłynąć na bieg spraw w Europie. No, przed rokiem, kiedy rząd prezentował swoje cele, słyszeliśmy, że Londyn jest na pierwszym miejscu wśród tych europejskich partnerów. No tyle, że ta Wielka Brytania właśnie wyprowadza się z europejskiego mieszkania, apartamentu. No i teraz, kiedy Brexit staje się faktem, powinniśmy szukać nowego numer jeden w Europie? Ja nigdy nie mówię, tak jak niektórzy mówią, że Polska jest skazana na Niemcy, ponieważ nawet jeżeli to byłaby prawda, to mówienie, że Polska jest skazana na Niemcy, musi prowadzić do odruchu sprzeciwu. Ktoś, kto ma takie poczucie, że jest skazany na kogoś, a zwłaszcza wtedy, kiedy ma jeszcze poczucie, że ta druga strona nie jest na niego samego skazana, no to ma skłonność do tego, żeby powiedzieć, a właśnie nie, pokażę, że nie jestem skazany. Otóż to jest mechanizm psychologiczny, który trzeba zrozumieć. Dlatego nie ma sensu mówić o tym, że jesteśmy skazani. Nie, my potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie bardziej niż inne kraje w Europie i z tego punktu widzenia Wielka Brytania jest dalej od Polski. Nie tylko w sensie geograficznym, również w sensie politycznym. Ja myślę, że w Polsce panuje pełna świadomość tego. Ale w obliczu Brexitu Polsce i Niemcom jest po drodze w tym meblowaniu na nowo Unii Europejskiej? Wyobrażenia o tym, jak Unia Europejska miałaby się zmienić, jak miałaby być zreformowana, są w Polsce i w Niemczech
ciągle jeszcze bardzo różne, moim zdaniem. Ale no, trwa szukanie takich punktów wspólnych, punktów stycznych. I ja wierzę, że tutaj jest możliwy pewien postęp. No, taką ciekawą dziedziną, która do niedawna nie odgrywała się żadnej roli, o której prawie się nie mówiło, to jest obrona Europy i bezpieczeństwo Europy. To jest coś, co dzisiaj nabiera na znaczeniu, nie tylko ze względu na sytuację na wschodzie Europy, ale także ze względu na niepewny kurs polityki amerykańskiej. Ameryka kiedyś trzymała ten parasol ochronny nad Europą. Dzisiaj nie ma pewności, że Ameryka będzie się do tej roli poczuwała. Więc ta sprawa staje na porządku dnia, staje się bardzo ważna, staje się w ogóle sprawą taką życiową dla Europy i być może akurat tu się okaże, że Polska i Niemcy mają poglądy, które mogą, które są do pogodzenia, albo nawet mogą być te kraje dla siebie sojusznikami. No właśnie, dziś przy okazji wizyty Angeli Merkel słyszymy często powracające hasło stosunki transatlantyckie, czyli przekładając na taki język codzienności pewnie pytanie o Donalda Trumpa i to o to, co o nim wiemy, a może raczej o to, czego o nim nie wiemy. Wiemy o nim bardzo mało, natomiast no nie, to, że nie wiemy, jest już kłopotem, dlatego że taka niewiedza w stosunku czy na temat prezydenta USA, czyli prezydenta państwa, który jest przywódcą świata zachodniego, jest czymś nowym i czymś, co musi wywoływać uczucie no, lęku, niepewności. Nie ma żadnego powodu, aby w tej chwili ogłosić prezydenta Trumpa wrogiem Europy. On niestety sam często wygłasza poglądy niechętne, nieprzyjazne, nawet wrogie Europie. Mam nadzieję, że to się zmieni. Niezależnie od tego, jak to się zmieni, na ile to się zmieni, Unia Europejska, Europa musi wziąć na siebie więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, za własną obronę, czego Amerykanie domagali się od niej już wcześniej, ale Unia jakby na to nie bardzo reagowała. Natomiast dzisiaj, myślę, w Europie panuje takie poczucie, że teraz to naprawdę trzeba zrobić. No, Europa patrzy na to, co dzieje się między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. No i mamy rozmowę Trump-Putin. Chwilę po tej rozmowie na nowo wybuchają walki we wschodniej Ukrainie, a Trump pytany o to mówi, nie wiemy dokładnie, co się tam dzieje. Ja chciałem przypomnieć, że według takiego tradycyjnego stereotypu, który u nas był bardzo tak pielęgnowany, to było tak, że to Amerykanie upominali Rosję i Amerykanie zajmowali takie twarde, nieprzyjednane stanowisko wobec Rosji, a Niemcy ulegali Rosji. Otóż dzisiaj widać, że to nie jest zupełnie prawda, a szczególnie nie jest to prawdą, jeśli chodzi o panią Angelę Merkel. Ona zajmuje twarde stanowisko. Bez jej twardego stanowiska dzisiaj byłoby bardzo trudno utrzymać wspólny taki front świata zachodniego, ale na dłuższą metę to będzie niemożliwe bez wsparcia nowego prezydenta USA. A propos ulegania, jeszcze jeden wątek, no bo Angela Merkel spotkała się nie tylko z politykami rządzącymi, ale też z przedstawicielami opozycji. Zaprosiła liderów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego do rezydencji niemieckiego ambasadora. I tu podniosły się głosy, że to zdrada, taka krytyka, że no właśnie, polscy politycy idą do niemieckiego szefa, jak zostało powiedziane przez pewną panią polityk. No, muszę powiedzieć, że na ten temat nie jestem w stanie niczego powiedzieć, ponieważ mi po prostu to odbiera mowę. No nie wiem skąd, jak można wpaść na tego typu interpretację. Nie potrafię tego zrozumieć. To spróbujmy protokolarnie na to spojrzeć. To jest normalna praktyka, że premier państwa spotyka się w ambasadzie z politykami opozycji? Ale my nie żyjemy w XIX wieku, ani też nie żyjemy w jakichś krajach rozwijających się, gdzie no, wszyscy do siebie mówią ekscelencjo i protokół krępuje ruchy. Jesteśmy w europejskim kraju, w którym przecież politycy i w Unii Europejskiej, w której politycy mają kontakty ze sobą w najróżniejszych miejscach, więc ja nie widzę w tym dokładnie żadnego problemu. Angela Merkel spotyka się z przedstawicielami partii, które łączy z jej partią przynależność do Europejskiej Partii Ludowej. No to jest ten klucz, do którego, jak rozumiem, zostali ci goście wybrani. Kiedy żyje pan w europejskim kraju, wspominając swoje ambasadorskie czasy i w Stanach Zjednoczonych, i w Niemczech, to za którą stolicą tęskni pan dzisiaj bardziej? Berlin czy Waszyngton?
Po pierwsze, ja byłem w Bonn, a nie w Berlinie. Aha. Już o tym się dzisiaj często nie pamięta. Po drugie, nie tęsknię w ogóle, ponieważ bywam w obu stolicach, i w Waszyngtonie, i w Berlinie często. Z Waszyngtonu właśnie wróciłem 3 dni temu, także na poczucie tęsknoty nie ma u mnie miejsca, bo staram się te kontakty podtrzymywać. Są to 2 tak pasjonujące i tak ważne z naszego punktu widzenia, ale także z punktu widzenia całej Europy i całego świata, kraje i 2 stolice, że tam nie tylko warto bywać, ale tam trzeba bywać, i po to, żeby zrozumieć to, co się tam dzieje. Bo pierwszą rzeczą, którą każdy kraj prowadzący politykę musi zrobić, to jest dobrze zrozumieć świat otaczający go. Zrozumieć go w sposób nieobciążony żadnymi uprzedzeniami, ani nieobciążony myśleniem życzeniowym. No więc dlatego właśnie ja na własną rękę i na własny użytek staram się jeździć i zrozumieć. A chciałby pan być ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych w czasach Trumpa i rozumieć ten świat? Próbować zrozumieć? Ja chciałbym i byłem i będę, mam nadzieję, w przyszłości również gościem w Waszyngtonie, w którym rządzi Donald Trump. Bez jakiejkolwiek funkcji, żadna funkcja nie jest mi do tego potrzebna, żeby odwiedzać Waszyngton, spotykać tam ciekawych ludzi i słuchać od nich, co, jak oni sobie wyobrażają przyszłość Ameryki, ale także im przekazywać to, co my myślimy o przyszłości Ameryki, świata zachodniego, Sojuszu Atlantyckiego. Janusz Reiter, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. Dziękuję bardzo.